No proszę Państwa, szkoła litewska, szkoła koszykówki dzisiaj. Chłopcy z Białegostoku zderzyli się ze ścianą. 2 minuty 20 sekund do końca tego nierównego meczu, a na tablicy różnica punktowa 50 punktów więcej ma Sabonic, Zielone Stoli. 83-33, taki jest dokładnie wynik. Litwini rzadko się śmieją, bo to taki trochę chłodny naród, ale tutaj są weseli chłopcy. I kolejne punkty. A IKA to sieć supermarketów na Litwie. Sponsor. IKI. Czy Białystok jest mniejszy od Kowna? Podobnie. I chłopcy też podobnie, nie? A jednak czegoś tu brakuje. Scoutingu. Nie przerwał akcji, ale to wyliczą i indywidualnie. Chyba ja tak przyglądałem się tutaj Sabocińcowi, to twierdzę, to jest drużyna, jakby grała w Polsce, to jest drużyna, która się będzie o złoto biła w Polsce. W tej kategorii wiekowej. 11 sekund do końca. Szykuje się zmiana sędziów chyba, nie? No tak. No dobrze. Wszyscy sędziowie są sprawiedliwi. A może chłopcy mi wytłumaczycie, jak to jest, że jest taka różnica punktowa? Przecież tak samo się szkolą. Masz coś na wytłumaczenie? Trema? No, trema ich zjadła, można tak powiedzieć. Kończymy mecz, 94-33 wygrywa zespół. Nie było setki. Nie było setki, zwycięstwo dla Kaunas, dla Sabonisa, dla Lietuwy. Gratulation. Naprawdę chłopcy się starali jak mogli. Proszę, jaki spocony. Walczył chłopak. Jeszcze raz gratulation. To jest zmęczony, ale walka była. Chciałeś coś powiedzieć? Defense!